Moja droga krzyżowa to najpierw była taka zwyczajna parafialna. Byłem ministrantem i na drogę krzyżową trzeba było przyjść. Nasz ksiądz proboszcz ją odprawiał regularnie z tej samej książeczki, więc po jakimś czasie znaliśmy już na pamięć wszystkie stacje i co będzie po kolei. A później wstąpiłem do zakonu. I to był taki dziwny czas. Nowicjat. Jak młodzi ludzie są w liceum, bardzo często się zdarza, że piszą wiersze. Ja się zawsze śmiałem z moich kolegów, którzy pisali wiersze. Wydawało mi się, że to jest takie takie grafomaństwo, zakochali się i pisali wiersze. Czasami czytywałem te ich wiersze, podśmiechiwałem się i byłem taki strasznie dumny z siebie, że ja nie piszę wierszy. Że nie muszę być takim grafomanem. A potem w nowicjacie zacząłem pisać wiersze. Dopadło mnie. Później się zastanawiałem, dlaczego pisałem wiersze w nowicjacie. I myślę, że to dlatego, że po raz pierwszy miałem poczucie, że jestem w kimś zakochany z wzajemnością. Ja wcześniej bywałem zakochany, ale tak raczej bez wzajemności. A w nowicjacie miałem wrażenie po raz pierwszy, że pokochałem kogoś i ten ktoś mnie kocha. I to jest strasznie mocne doświadczenie. Każdy, kto jest kochany z wzajemnością, wie, o czym mówię. No i dopadło mnie i zacząłem pisać wiersze. Otworzyłem tę teczkę, którą tutaj ze sobą przyniosłem po raz pierwszy, nie wiem, może od 20 lat. I tam są różne pożółkłe kartki. I na tych kartkach również są fragmenty Drogi Krzyżowej. Bo Droga Krzyżowa przestała być dla mnie jedynie takim wydarzeniem, na które się chodzi. Przestała być jakimś takim teatrum pobożnym, parafialnym czy innym. Tylko stała się miejscem, w którym ja się spotykałem z tym, którego pokochałem i który, jak wierzyłem i wierzę, odwzajemnia tę miłość. Nie napisałem nigdy całej Drogi Krzyżowej, ale parę stacji napisałem. I tak sobie patrzyłem na te teksty teraz, kiedy mam mówić o mojej Drodze Krzyżowej. Trochę się rumienię. Jeżeli tego nie widać, to proszę mi wierzyć, że tam wewnętrznie jestem strasznie zarumieniony, że o tym mówię, bo to jest bardzo coś intymnego. I jedna ze stacji, stacja 9, to jest kolejny upadek Pana Jezusa. I napisałem wtedy coś takiego: w błocie, po uszy, opluci, zdeptani, leżymy obaj. Ty i ja. Czy teraz możemy pogadać jak równy z równym? Przeczytałem sobie ten wiersz, ten zapis i pomyślałem, że od nowicjatu, to strasznie długo, to już 30 lat, ta myśl mi bardzo towarzyszy, że Chrystus upadł wtedy pod krzyżem, po to, żebym się przestał go bać. Po to, żebym, kiedy sam się wywalę, to nawet głowy nie musiał podnosić do góry, żeby go szukać, tylko mogę spojrzeć w bok. Tak po prostu podnieść wzrok i zobaczę, że on tam leży obok mnie. On tam już był. Kiedy ja upadnę, to on tam już jest. I że Pan Bóg ma
taką technikę podnoszenia nas, która nie jest techniką ciągnięcia za włosy, tylko jest taką techniką podpierania ramieniem. Tak jak się prowadzi kogoś rannego albo chorego, się jego rękę zakłada na swoją szyję i się go prowadzi. Tak Bóg nas podnosi, a nie z góry wyciąga rękę i ciągnie nas za włosy. Wtedy tak to sobie zapisałem. Byłem też Matką Boską w stacji 13. Tak sobie zapisałem. Jakbym głaz objęła zimny, szary. Twoje ciepło śmierć pijanica wyssała z dłoni i stóp. Wychłeptała z otwartego boku do dna. Jakże ty teraz znajdziesz siły na to twoje zmartwychwstanie? Taką byłem zatroskaną Matką Boską. No nie, to własnymi siłami się nie dokonało. Naprawdę, jak się patrzy na Pana Jezusa w tej ostatniej stacji Drogi Krzyżowej, to nie ma szans, to absolutnie. Po ludzku wszystko się skończyło. A my wiemy, że On żyje. To jest też dla mnie takie źródło nadziei, zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje mi się, że po ludzku to się już strasznie dużo rzeczy skończyło. Jeszcze jest jedna śmierć. Nie, przepraszam, przybicie do krzyża, stacja 11. Na śmierć zaproszenie jak na bal przyjęte. Kotylion nieco ciężki, strój nieefektowny, wodzireje czekają, półnadzy, ochotni i brakuje im tylko białych rękawiczek. Trzeba tremę pokonać i wyciągnąć ręce delikatnie, powoli, może trochę drżąco. W rytm miarowych uderzeń cała ziemia tańczy coraz szybciej i straszniej wielki śmierci tan. Takie trochę grafomańskie. Takie trochę na koturnie. To przybicie do krzyża. Ale później, wiele lat później, do tej mojej drogi krzyżowej dopisało się jeszcze coś, czego nie przewidywałem, i to już nie był wiersz. To była nocna zapiska, której tutaj nie przytoczę, bo są granice intymności jednak. Ale chcę o niej wspomnieć, bo to jest jakieś dopełnienie mojej drogi krzyżowej. To było kiedyś, kiedy bardzo mocno się zakochałem i tym razem to nie był Pan Bóg. I bardzo przeżywałem to, że ta osoba, w której się kocham, nawet nie powinna tego wiedzieć. Że zasadniczo ja, zakonnik, w dodatku spowiednik tej osoby. Jedyne, co mam, co mogę zrobić, to z tej strony, ze strony mojego zakochania, mojego pragnienia, mogę umrzeć. To nie było przyjemne wcale. I pamiętam, siedziałem w nocy i byłem okropnie wściekły na wszystko, łącznie z Panem Bogiem. Że nie ma innej drogi, że nie ma innej rady. Że dlaczego inni mogą, a ja nie mogę. I wtedy naprawdę nie miałem żadnej wizji, ale zobaczyłem Pana Jezusa na krzyżu. Jak wisi taki przybity. I nagle zrozumiałem, że On umarł z miłości. Że to nie jest kwestia wyrównywania rachunków, że to nie jest tak, że Pan Bóg powiedział swojemu synowi: słuchaj, ty mi zapłacisz za nich. I Pan Jezus mówi: okej, dobrze, zapłacę. Ta teologia wyrównania rachunku, wyrównania długu, ona oczywiście
coś nam mówi o tym, co się stało na krzyżu, ale wtedy nagle zrozumiałem, że tam tak naprawdę chodzi o miłość, że Chrystus po prostu nie ma innej drogi, że On nie ma innej możliwości, żeby powiedzieć nam, że nas kocha. Kocha po prostu. Nie ma innej rady. Podejrzewam, że gdyby nam to próbował inaczej powiedzieć, to byśmy tego w ogóle nawet nie byli w stanie pojąć, zrozumieć. Nie, w ogóle nie wiem. Ale wtedy zrozumiałem, że to była jedyna, absolutnie jedyna droga, żeby On nam powiedział, że nas kocha. Zacząłem pisać. O, notatkę sobie zrobiłem. Prawie nigdy do niej nie zaglądam. Ale pamiętam bardzo dobrze. I tak mi towarzyszy ta świadomość, kiedy droga krzyżowa się odbywa i kiedy patrzę na krzyż, to nie widzę tam zapłaty długu, tylko widzę tam nieprawdopodobną miłość, taką, wow, taką miłość. I rozumiem, że On nie miał innej drogi, że to była absolutnie jedyna i właśnie ta, którą należało podjąć. I że On tam wisi na tym krzyżu i przez to, że tam wisi, to mówi mi, kocham Cię. No takie są te moje drogi krzyżowe.